Hej, cześć, siema wam wszystkim, z tej strony Ciecik i zapraszam ponownie do przebudzenia. Jak widzicie, przez parę dni, w sumie dwa dni, robiłem takie wycięte mocno odcinki, co zauważyłem sporym spadkiem u zainteresowania widzów, jak i również subskrypcji na kanale. Dlatego wracamy do normalnego nagrywania, takiego jak było przedtem. Dobra, no nic, to co mamy zrobić, to znaleźć sobie poszukiwania kamieni ogniskujących zaginiony myśliwy starożytna arena. Nie wiem co w pierwszej kolejności zrobić, może zrobię sobie po prostu, nie wiem, to może starożytną arenę, chociaż wątpię, czy łukiem będę mógł się tam w jakikolwiek sposób posługiwać, czy mnie po prostu nie zabiją, nie zaatakują. W sumie ta starożytna arena to jest walka na śmierć i życie, dlatego no nie wiem, ciężko mi to będzie określić. Ja sobie no zobaczę, czy się wszystko fajnie nagrywa. Jednak ziarno prawdy. Okej, wszystko fajnie się nagrywa. Można kontynuować rozgrywkę. Może sobie coś poekspimy, może sobie coś wykupimy, bo też trzeci rozdział wszedł. Dlatego można też poekspić na nowo, pozbierać. Co nieco i młody brzytwa, proszę bardzo. Jeszcze do wody wpadły, nieźle. Przy okazji brzytwiaki ubite. Ciekawe te brzytwy, ciekawie te brzytwy wyglądają. Takie, to chyba są nawet pierwsza koncepcja brzytew, tak mi się wydaje. Ale, no. I chyba się nawet nie mylę. Nawet ładnie wyglądają. Chociaż ta końcowa faza to o wiele lepiej, to wiadomo, o wiele lepiej też to wygląda. Dobra, łóżeczko, prześpimy się. No i też możemy iść może tym pasmem górskim do Miltena. Bo daleko nie mamy. Możemy się przeprawić przez rzekę tak naprawdę. Hop, 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 hop. Czemu musi padać? Trudno. Jak pada, to pada. No i proszę bardzo, topielce. No. Czemu on nie umie trafić w 60, mając 60%? No. Bezmienny. To mi się bardzo nie podoba taka twoja walka. O. Super. No i ogniku. Czemu nie mogę z nim pogadać? Niczego tu nie znajdę. Chwila, odeślę mu cię i przyzwę cię z powrotem. Gdzie jest tutaj? A może czekającego unika? No i daj, poszukaj czegoś. Poszukaj wszystkiego, co znajdziesz. I co, znalazłeś coś? Nic nie znalazłeś. Kurde, myślałem, że ten ognik będzie sam sobie zbierać, no ale trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Co ty mi tutaj... Dobra, nieważne. Kij z tobą. Czarny krwiopijca. Na strzała. Myk, na strzała. Wszystko na strzała leci. Nie, w ognika. Przy okazji kolejny poziom wszedł. Ładnie. Czarny, czarny, czarny. Ten ognik, ktoś chciał ich zaatakować, ale im nie wyszło. Super, ja sobie jeszcze telefonu nie wyłączyłem. Nie ściszyłem. No ale proszę o wybaczenie. Momencik. Ja tylko tutaj odpiszę na SMS-a. Okej. Okay. Wszystko wyciszone, można kontynuować. Kogo tu mamy? Warana. Warana z Komodo. Co ma waran pazury? Tutaj już było moje mnemezis, czarne wilki, które trzeba ubić. Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie są te czarne wilki, które za chwilę zabiję, oskuruję i ich skóry sprzedam z zyskiem? Gdzie wy jesteście? Dlaczego się gra zaczęła crashować? Wieszać? I tak dalej. Czy jak ja bym ciut wyżej bym po... O, bo... Czy ja mogę... No, czy ja... Dziękuję. No i super. O, wy tu mnie wejdziecie już. No i super. Czarne wilki ubite, można kontynuować. Pozbieramy sobie wszystko, co mamy. Skóra... Czemu skóra wilka, a nie skóra czarnego wilka? Trochę niefajnie, no ale mniejsza o to. Gorzkie piekielniki, nieźle. Gorzki chleb, piekielnik. No i coś jeszcze? Kurde, znowu SMS-y przychodzą. Momencik. No tu zobaczę, co jest grane.
Żona odpisuje. Bo tak naprawdę urodziło mi się dziecko. Lucjanek mi się urodził. Teraz żona pisze, że dobrze się czuje. Nic ją póki co aż tak nie boli, bo miała cesarkę. I dzisiaj był... Wczoraj tak naprawdę się mi urodziło. Tak 25 października o 22:39. O tej godzinie mi się drugi syn urodził. I dlatego nagrywamy znów goticzka, czarny dzik. Dlatego te... A to zmaściłem, bardzo zmaściłem. Dlatego też te odcinki wyglądały tak, a nie inaczej, bo... moja żona była na tak zwanych ostatnich nogach i chciałem jej po prostu pomóc najlepiej jak potrafię i... Dlatego też te odcinki były mocno powycinane, bo tam musiałem iść, tam musiałem odejść, tam musiałem przejść. To też tego... Co ten robi? Wiesz co? Nie podobasz mi się. Zepsułeś coś. Amulet magii, amulet przemytników. Wiesz co? Daj mi ten amulet przemytników, dziękuję. Ochrona przed magią, ochrona przed magami wody. Myślałem, że ten ognik będzie działał jak na przykład w New Balance, bo w New Balance fajnie działał. Za którymś razem na pewno trafię. No, za wszystkimi razami trafiłem, nieźle. Kura, surowy dzik. Surowy dzik! Tam na pewno gdzieś będzie kochany cieniostwór, na którego na razie nie chciałbym się nadziać. Dobra, to sobie krucze ziele, okej, spoko. A nie, goblińskie jagody, to jest szczur. Szczur, out. Dużo was tu. Okej. Szczury poszły out. A my lecimy dalej. Co tu jest? Tutaj tak naprawdę ten skarb wykopałem. Tu jest grobowiec nadzorcy. Nie słyszę, że coś się już dzieje. O, zielony nowicjusz, kolba. A, tego chyba przed tym nawet nie było w jakimkolwiek gotiku. Goblińskie jagody. Tutaj gdzieś jest ten Milten. Dobra, tu jest Milten. Ja sobie zapiszę. Pozbieram resztę. O! Dobra, Milten, podejdź do mnie bliżej. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Dobra, co tu robisz? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Okej, szukam kamienia ogniskującego. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Szukam kamienia ogniskującego, no bo w sumie szukamy. Kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dobra, dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Dobra. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Dobra, czyżbyś mówił o jednym z kamieni? Mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących?
Dokładnie. Maskujących. Już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. No to lecimy do grobowca, nie? Powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. Maskujący. Ale jest pewien mały problem. Problem? Tak. Mały szkopuł. Podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? Niech, niech. To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę. Pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? Momencik. No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Troszeczkę zwiększyłem sobie gaina, bo usłyszałem, że na tych nagraniach jest strasznie, strasznie. Jestem taki przytłumiony. Nie mam takiego głosu energicznego, tylko takiego na zasadzie, jakbym miał... kluski w ustach. Zamieniam się w słuch. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Ale my we dwójkę już tak. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiem. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Albo pociskami. Będę do tego kamiennego kręgu. Chodź za mną. Dobra, Milton, ty idź tam tankować te szkielety, ja tylko pozbieram z ogara kły i nie tylko. Milton, no na litość boską, Inos cię opuścił, prowadźżesz. Co ty robisz, chłopie? Ja nie mogę, co za łeb. No. No i jesteśmy. Super. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy, pora złożyć wizytę strażnikom. Dobra, kość szkieletu zbiorę. Jeszcze raz zapiszę, tak co on by mnie co chwilę nie zagadywał. No i dobra. No jakie my tu zasadzie mamy? No takiej śmiesznej. Wow! Przed pociskami stuwa? Łoż kurna! A rzech... Płoń! Skarbie, płoń! No lejdżesz tam. No właśnie, bardzo dobrze, tankuj ich tam. Wow, ale on mnie teraz, że tak powiem, rozwalił. Znaczy nie tyle rozwalił, co uszkodził. Jakby was tutaj... Trochę źle. Trochę bardzo źle. Mógłbym wykorzystać deszcz ognia, ale ja deszczu ognia nie chcę wykorzystywać, bo ja chcę go zostawić na orków. Muszę zobaczyć, co ma Milton. Weź tam chwilę ich przytanku. Ja tylko zobaczę, co tu ciekawego mam w ekwipunku. Milton, radzisz sobie? Jak sobie radzisz, to dobrze. O, lodowa fala. Mogę ich lodową falą potraktować tak naprawdę. Deszcz ognia. O, mam ognistą burzę Dobra, nie mam ognistej burzy. Ale mam za to. Lodowa fala. Miałem. Jakąś taktykę trzeba na nich wykorzystać, wyrobić. Albo wykorzystać ten deszcz ognia. Nie, no nie będę przecież czegoś takiego wykorzystywać, no dajcie spokój, przecież to jest... Aż tak mnie, że tak powiem, nie pogrzało, zawsze mogę stąd ich wziąć. No. No. O! Zapiszę sobie. Ile mam tych strzał? O, jeszcze coś tam tych strzał zostało. Jeszcze nie, jeszcze inaczej.
Ale nie, jak Milton jest nieśmiertelny, on może tankować te szkielety. Niech oni zejdą niżej. I ja wtedy użyję lodowej fali. Milton, nie żeby coś, ale możesz być troszeczkę pokiereszowany. Ale to wiesz, to jest dla dobra ogółu. Lodowa fala. Mhm. Czy ja mogę? Dobra, chyba już mogę, tak? Arzech to zmaścił. Z takiej odległości jeszcze nie trafiasz, niezły jesteś. Milton, kajś ty polecił z nimi. Auć, boli. O, ja nie mogę, co tu się odwala? Zapisz mi to. Przecież on tego kastuje do zaklęcia i kastuje, jak wytworzy tą kulę ognia, to będzie koniec kolonii. Dobra. No to żech zrobił. Jeszcze raz wczytaj. Dobra. Okej, jest, zapisz. 250 doświadczenia? Sporo za nich. Okej. Dobra, z innej strony muszę je wziąć i tego szkieleta wziąć. Dobra. Śmierć ożywieńcem, ja sobie zapiszę, bo te zaklęcie lubi się czasami mocno bagować. Ja mogę cię... Dziękuję. Po co ty... Masz ten talizman orków i se idź stąd. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Tak. Dobra. Starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Może się kiedyś spotkamy, może nie. Nara. Wyszczerbiony. I... tak. Aha, no, bo to jest zgódka 2 tutaj przecież. Wszystko. Pulpit i nie tylko. Okej, super. Co mamy? Wytrychy, strzały, bryłki rudy. Sporo tych bryłek rudy już uzbierałem. Tu byłem. Pulpit. Mamy coś do przeczytania na pulpicie? Nie mogę tego przeczytać. Okej. Czy co, tu już jest... O, proszę bardzo. Tutaj co mamy? O, ile bryłek rudy, nieźle. Super. 1576. Musiałbym zorientować się, ile kosztuje pancerz. Modlitwa. Oddaj 10. Dajmy, odda. 500 rudy otrzymano. Super sprawa. 2076. O, zapomniałem, że to właśnie tutaj większość jest systemów z Gothica 2. I to tak właśnie działa, że jeżeli tam poświęcimy kilka punktów zdrowia, to właśnie możemy coś ciekawego dostać. Czy innymi słowy, mógłbym też iść do kaplicy Inosa, pomodlić się i również zyskać rudę tak naprawdę. Gorzki chleb, piekielnik. A to jest dziwne, bo jest tyle modyfikacji, ale nikt na przykład nie rozwija ścieżki Beliara, co jest, no można powiedzieć, trochę interesująca. Tam u góry coś mamy. Światło, telekineza, dobra, nie warto tam wchodzić, bo tam tak naprawdę nic nie ma. Ale ja bym chciał tego gościa, co tam sobie stoi, ogarnąć. Może też przy okazji do Grimesa iść, żeby nauczyć się lepiej pozyskiwać żyłę żelaza. Górnictwo uczone, ale kto by mnie mógł jeszcze nauczyć górnictwa oprócz Grimesa? I go zdeptałem, nieźle. Kawalorn, chodź na chwilę tutaj. Naucz mnie tworzyć łuki. Nauczyłem cię już wszystkiego, co potrafię. Okej, pokaż mi swoje towary. Jakie ty masz łuki? Ty masz wilcze kły, ale masz słabe te wilcze kły. Czy ty masz może... Bo tak naprawdę to mi nie potrzebuje wytwarzać strzał, skoro jedno piłowanie drewna to jest tak naprawdę jeden patyk potrzebny do tego, by wytworzyć strzałę. To tak naprawdę mi to nie jest potrzebne. Ale mógłbym troszeczkę zwiększyć sobie zręczność, to co mówiłem. Strzał mam tyle. To jest po ile? To jest groty strzał za złotówkę. Czy ja mogę to sprzedać?
Nie, nie mogę tego sprzedać, szkoda. Ale tu coś mogę posprzedawać. Skóra wilka, skóra orkowego psa, skóra dzika. Kurde, ja bym chciał w ogóle jakiekolwiek przepisy mieć. Przepisy na... Przepisy na tego. Na łuki tak naprawdę, bo jestem nauczony tego łuku wojennego. To jest maksymalny, który mogę się nauczyć na tym etapie gry. Ale żebym znalazł jakiś łuk czy coś, to właśnie nie mam nic. Dobra, może pójdziemy sobie na ten kanion. Tam był też ten wurt cały. Więc fajnie byłoby coś tutaj znaleźć ciekawego. Może Anusz coś się znajdzie. Oho, chyba słyszę zębacza. Słyszałem go, już go nie ma. O, i młoda brzytwa. Miałem 30 przestrzałem, dlatego to tak schodziło. Tak szybko je mogłem ubić. Dobra, tutaj byłem. Gdzie dalej, gdzie dalej? Dragrod, tu jest, on właśnie, tu jest ten właśnie wurc. I gobliny? Stara skrzynia, mogę sobie wziąć coś z niej. O, proszę bardzo, szynka razy 4, nieźle. Dobra, ja sobie może z tym wurcem pogadam. Co ma za zadanie dla nas? Co ty tutaj robisz? Jesteś myśliwym? A, oczywiście, że nie. Jak myślisz? Na co mam tu polować? Na orków? Więc co tu robisz? Jestem na sekretnej misji. Jakiej? Powiedziałem sekretnej, nie zadawaj mi więcej pytań na ten temat. Nieźle. Mogę ci pomóc? Ty, jak? Może zdołasz zabić wszystkich orków w tych ruinach? Nie, jesteś na to za słaby. Chwileczkę, jest jedna rzecz. Mój miecz został mi skradziony zeszłej nocy. Jeśli go znajdziesz, będę ci wdzięczny. Wdzięczny? Tak, och, masz na myśli nagrodę. Dobra, zapłacę ci. Chcę więcej wiedzieć o twojej stracie. Tak? Kiedy miecz został skradziony? Mówiłem, w nocy. Przedostałem się tutaj przez potwory. Rozbiłem obóz i zasnąłem. A rano miecza nie było. A jak wygląda twój miecz? To doskonały pałasz zdobiony rzeźbieniami i grawerem. Wykonany z najlepszej stali i doskonale zaostrzony. To jest miecz mojego ojca. Dał mi go przed śmiercią. Jest dla mnie bardzo ważny. Jak to możliwe? Niech zgadnę. Chcesz wiedzieć, jak mój ojciec mógł dać mi swój miecz, jeśli broń została zabrana przed wysłaniem do kolonii? Cóż, tak. Niech was Beliar. Każdy chce mnie przyłapać na kłamstwie. Aha, dobra, przeklikałem sobie dialog. Cholera. Dobra, dobra, nie chcesz, nie mów. Dobra, skoro zamierzasz mi pomóc, powiem ci, ale przysięgam na Inosę. Jeśli jeszcze raz ktoś mnie o to zapyta, zasiekam go na śmierć. No mów, nie jestem więźniem, a kim? Nie jesteś więźniem? Nie, trafiłem tu przypadkiem, miałem wypadek na morzu. Czy widziałeś wrak naszego statku na plaży przy wieży mgieł? Tylko mój ojciec i ja przeżyliśmy katastrofę statku, ale został ranny i coś tam. I zostawił ci miecz. Łapiesz? Nie chcę już o tym rozmawiać. Coś mi tu śmierdzi i to mocno. Czy masz jakiś pomysł, kto mógłby ukraść twój miecz? Gdybym wiedział, kto to zrobił, sam odebrałbym miecz. Ale możesz zapytać myśliwego, który mieszka niedaleko stąd, w domu z czerwonym blachem. Może coś zobaczył. Aha, czyli kawalor. Co dalej? Dość głupich pytań. Przejdź do rzeczy. Co? Co ty, gościu, odwalasz? Dobra, biorę się do roboty. Co ty, gościu, czyjesz? Sekret... Wurz radzi zapytać myśliwego w chacie z czerwonym dachem o skradziony miecz. Prawdopodobnie ma na myśli kawalurna. No dobra. Dobra, ja jestem z tobą, chłopie. Dziękuję. Zardzewiały miecz, zardzewiały miecz. I nie tylko zardzewiały miecz. Tutaj. Topielec z jeziora. A jest topielec... Nie z jeziora? Szpony topielce z jeziora. Ja bym mógł to Mortowi dać. I jak tam cieniostwór? Czarny cieniostwór. Ciorny cieniostwór. Ciekawe, czy ja bym go dał radę ubić. Albo nie. Zapisz. I jak tu mam... Ork wojownik. Ork... W miarę daje radę z tymi orkami, ale tak wolałbym powoli się tu zbliżać. Aha, okej. Okay. Myślałem, że nie wiem, jakaś obstawa tu będzie czy coś, ale tu widzę, że tutaj dzień dobry, wejdź, zabij, nara. No to też jest taki strasznie mocno niewykorzystany zen. Dobra, to zebrałem strzał, eliksir uzdrawiający.
Nie wiem, czy coś tam u góry będzie. Zobaczymy telekinezą. Nie ma. Wracamy, tu mamy krusz, urok i tak dalej. Proszę bardzo, ile bagiennego ziela, ile bryłek rudy weszło? Skóra topielca, skóra orkowego psa. Nieźle, nieźle. No i strzału więcej, to mi się podoba. Ja bym chciał wiedzieć, czy ja dam radę... Ale on ma 50 przed strzałami. Czy ja dam radę tego czarnego cienia stwora ogarnąć? Zobaczę teraz. Z palcem nie powiem gdzie. No i troszeczkę zmaściłem, bo nie mam rogów do wycinania, ale tak naprawdę chciałem zobaczyć, czy dam radę go ubić, ale dam radę go ubić. Cieniostworów akurat sobie będę darować, ze względu na to, że no po prostu się przydadzą do tworzenia ulumulululululu. Dobra, 18.36, warto byłoby się przespać i ogarnąć Kawalorna i z nim po prostu pogadać. Dobra, Kawalorn, pozwól, że ja zajmę twoje łóżko. Śpi do następnego poranka. Sen dobrze ci zrobił, kim jest sen i dlaczego dobrze robi? Kawalorn. Mam pytanie. Mów. Widziałeś coś podejrzanego zeszłej nocy lub może noc wcześniej? Co rozumiesz przez podejrzanego? Wszelkiego rodzaju podejrzane osoby kręcą się tu każdego dnia, a teraz rozmawiam nawet z jedną z nich. Dobra, będę bardziej szczegółowy. Ktoś poszedł wczoraj w kierunku ruin? A, ty o tym. Na szczęście na ciebie polowałem wczoraj i coś widziałem. Co? Najpierw wszedł tam jakiś facet z broi nowego obozu, wyglądał na awanturnika. A potem, gdy było już prawie ciemno, zanim wkradł się chudy złodziej, po kilku godzinach wybiegł z wąwozu. Skąd wiesz, że był złodziejem? Cóż, kilka rzeczy na to wskazywało. Czy naprawdę cię to obchodzi? Czy możesz mi powiedzieć, kto to był? Nie, było ciemno. Widziałem tylko, że miał na sobie zbroję taką, jakie noszą cienie. Udaj się do starego obozu, zapytaj tam. Tak zrobię, dzięki za pomoc. No to żeś mi dużo pomógł. Pokaż mi swoje towary, stary. Dobra, może posprzedajemy sobie niewykończone miecze, wyszczerbione topory, zardzewiały miecz. To mi się przyda, jakiś z gwoździem. Sztylet, okej. Krusz urok cały śmieszny. A te groty strzał też sprzedam, bo to nie będzie mi już potrzebne. To sobie póki co zostawię, bo nie wiadomo, czy nie będzie mi potrzebne do stworzenia jakiegoś o wiele lepszego łuku. Tu bym mógł to sprzedać. Amulet szukam. Bonus do many też to mogę sprzedać. Amulet kurieru magów wody się przyda. Amulet oczyszczenia. Daj mi za wszystko strzał. Za te 920, za ponad 1000. Aha. Musi obliczyć, że o kurde. Bezimienny kupił tyle strzał. Nie wiem, co teraz silnik gry zrobi. Musi pomyśleć i tak dalej. 1317. Super liczba. Już z takiego biedaka. Już wychodzę z tej takiej biedy. I jest, że tak powiem, o wiele lepiej. Chociaż tak naprawdę to górnictwo mógłbym rozwinąć, żeby więcej pozyskiwać. Ale mniejsza o to. Dobra, jeden kamień ogniskujący jest. Pora tutaj. I kogo? Wow, bo mnie uszy bolą. Grawo, chodź no tutaj. Co słychać? Dobra, ja bym chciał... Dobra, ty nie masz nic do powiedzenia. Moment. Kawalon powiedział, że złodziej ze starego się śledził wórca w nocy. Muszę udać się do starego obozu i dowiedzieć się wszystkiego. Mi to wygląda... Jak złodziej, to bardziej mi wychodzi na to, że to będzie rączka. O, właśnie. Jak już tu jestem. Póki jeszcze rozdziału czwartego nie ma, ja bym chciał do Toreza. Torez, szukuję magicznych ksiąg. Czy ty masz coś? Ognista burza, ognisty pocisk. Pas strażnika. Strzatą maga ognia. Z pancerzem cienia, ładnie. Ale nic takiego poza tym nie masz. Kostur mocy. Bonus do magii ognia, ale ciekawe, ile tego bonusu zapewnia. O, kostur obrony. Kostur ognia. Tutaj też. Nieźle. Okej. Czy ja tu byłem, bo już nie pamiętam. Dobra, byłem. Chciałbym... Mogę się pomodlić do Inosa? Modlitwa. Poświęć 100 bryłek rudy. O, plus 1 do zręczności, super. Może być tak. No to nic, to lecimy pogadać z rączką. Ja sobie zapiszę teraz. I lecimy dalej. Wrzut, nie, snaf, nie. Rączka. Czego? To zależy.
Dobra, nie rączka. Jak nie rączka, to może Snap będzie więcej wiedzieć. Hej. Możesz mnie nauczyć gotować? Oczywiście, że mogę, przecież mi pomogłeś. Czy mi się opłaca nauka gotowania? Fletcher. Bo ciebie tu nie ma, jasne. Z kim bym musiał pogadać? Rozejrzeć się mam po obozie, ale kto może być tym gościem, który ukradł miecz Wurca? Potrzebowałbym takich mało imiennych Lark postaci. Co słychać? To samo co... Dobra, ty jesteś po prostu takim tak zwanym no-name'em, który nie za bardzo mi pomoże. Cień. Dexter. O, słuchaj, mam do ciebie pewną sprawę. O co chodzi? Wiem, że poruszasz się w pewnych kręgach. Co, człowieku, po prostu coś ci ukradli i przyszedłeś do starego Dextera, żeby dowiedzieć się, kto to zrobił, tak jest? Cóż, coś takiego. Informacje kosztują za 20 brojek rudy, naprowadzę cię na właściwy trop. Dobra, zdzierstwo, ale niech będzie. Więc powiedz mi, co wiesz. Rączka zarządza wszystkimi złodziejami. Idź do niego, powiedz mu, że cię przysłałem. I za to dałem ci 20 brojek rudy? To jest biznes, dzieciaku. Nie jestem dzieciakiem, mam ponad 30 lat na karku, a ty... 20 coś. 20 coś. Towar najwyższej jakości, strzała. Amulet płomieni. Dobra, strzała się też przyda. Ale ja bym chciał mieć jakikolwiek przepis, żeby coś tutaj stworzyć jeszcze. Pokaż mi swoje towary. O, ty masz floret jakiś. Plus 15, a ten mój miecz ma 20, a tu jest 135. Dobra, se wezmę ten miecz. Miecz demonów, wow. Ja se właśnie wezmę to i założę. O, super. No to co, no to lecimy do rączki. Mógłbym tak naprawdę z drugiej strony lecieć, ale se daruję. Ojeju. Może? Cień. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Cień i nie tylko. Cień i nie cień. Skati, kurde, tą tarczą też bym mógł ponaparzać. Ciekawe, jak to wygląda. Dobra, rączka. Muszę z tobą o czymś porozmawiać. Zależy, o co chodzi. Muszę znaleźć pewien skradziony przedmiot. Dexter powiedział, że zdajesz sobie sprawę z wszystkiego, co się tutaj dzieje. Dexter, cóż, zastanówmy się. Nie pomogę za darmo, ale najpierw porozmawiajmy o sprawie. Miecz mężczyzny o imieniu Wurt został skradziony, rzeźbiony i grawerowany pałasz z najlepszej stali. Został skradziony, gdy Wurt spał w obozie pobliżu ruin orków na północ stąd. Kawaloran powiedział, że widział złodzieja ze starego miasta. Starego miasta śledzącego Wurca, super, starego miasta, tak. O, nie mogę. Kawaloran powiedział, oszukacie jak dziecko, to on ukradł miecz. Cóż, że zażartował sobie z ciebie, nawet nie wezmę za to pieniędzy. Jesteś pewien, że to Kawaloran? Cóż, porozmawiam z nim. Możesz mnie czegoś nauczyć? Dobra, dajmy się kradzież kieszonkowa. Czy mi się to opłaci? Chciałbyś od... Dobra, okej. Zapiszę sobie. Czy ja mogę wszystkich no-name'ów, że tak powiem, okraść? No, za chwilę będzie kolejny poziom. Super, ja miałem to wszystko dawać sobie w zręczność, a daję w nie wiadomo co. Kopacz. Chwila, tutaj działa kradzież kieszonkowa. Czy tutaj kradzież kieszonkowa działa na zasadzie takiej, że muszę mieć również skradanie włączone? Ja mogę wczytać? Zobaczmy tutaj, chyba daleko. Chyba tu już jestem nauczony tego. Dobra, niech będzie. Czy może już chciałbym się... Myślę. No i co? Aha. To kawaler mnie musi nauczyć. No dobra, nauczymy się też skradania. Jak już nauczyłem się otwierania tych zamków, to nauczymy się tego skradania też. 69... 69 do zręczności. Taki mały, suchy żarcik. Dobra, Kawaloran. Dlaczego zrobiłeś mnie za ciula? Bardzo chciałbym to wiedzieć.
Dlaczego robisz najlepszych twoich ziomali za tak zwanego ciula? Nieładnie robisz. Bardzo nieładnie. Tak się nie robi. Nie, stałych klientów się nie oszukuje. Oszukałeś mnie! To, jak śmiesz? Stary starczy tego Rączka powiedział, że ukradłeś miecz wórca. Rączka, więc cóż, chodźmy z nim porozmawiać. Co? Za mną, mówię, idziemy do... Nie, błagam, nie. Jak ja nienawidzę misji typu... Chodźmy, pomimo iż tam 3 sekundy temu byłem. Ludzie, którzy tworzą moda, błagam cię, jeżeli chcecie zrobić coś takiego, dajcie szybką podróż, że już będziemy na miejscu, a nie, że ja teraz będę biegał za nim. Bo to naprawdę nie dość, że to szanuje czas gracza, to i po prostu czas tego, jaki poświęcamy w grze. Nie mówię, że jest to złe, na niektóre sposoby można coś takiego zrobić, jak się idzie pierwszy raz, a nie jak się idzie setny raz, to jest naprawdę denerwujące. Hej, dlaczego go przyprowadziłeś? Kawaler mówi, że kłamiesz. Gdzie jest miecz wórca? Ja? Nie wiem. Mów! Ok, mam miecz, nie gotuj się tak. Po prostu zrobiłem ci kiepski żart. Ten miecz jest wart na oko 50 bryłek rudy. Co, nadal chcesz pieniędzy? Posłuchaj, miecz nie był przeznaczony dla ciebie, jest już na niego klient, ale jeśli tak bardzo go potrzebujesz, to zgadzam się go oddać za 50 bryłek rudy. To moje ostatnie słowo. Dobra, to twoja ruda. Daj mi miecz. 49,50, tak wszystko jest na swoim miejscu, proszę weź go. Moim zdaniem to naprawdę świetny miecz. Super, kradzież tego będzie dziecinnie łatwo. Ej, 50 bryłek. O, jeszcze expa dostaję. Jak, rozwiązałeś swoje problemy z Rączką? Tak, dziękuję. Świetnie, w takim razie wracam do siebie. Dobra, ja sobie tu zapiszę. Czy mogę imiennie, teraz nagle mogę okraść go? Nieśmieszne. Nałóżmy czegoś o myślistwie. Skradanie 10 punktów. No to co, to ja mogę wracać teraz, nie? No to wracamy do tego naszego kochanego szkodnika z nowego obozu, zwany wórcem. Ja sobie może zobaczę ten miecz wórca. O, ładnie tu nawet wygląda. Obrażenia cięte 40, wymagana siła 60. O, nieźle. Czyli w sumie dodajesz 100 obrażeń, minus tam pancerz przeciwnika i tak dalej. Tyle dobrze, że tutaj miecze, które są odpowiedzialne za współczynnik zręczności, są przeliczane jako... no, brakuje mi słowa. Jako pociski. Jako kujące, tak? Kujące, no jakby nie było pocisk, jest kujący. A miecze pod zręczność też są kujące i to jest fajne, bo to po prostu ile masz zręczności, tyle dajesz obrażeń kujących, czyli jak ktoś ma tam 5 obrony przed pociskami, masz tam 60, zadajesz obrażenia, minus 5% przed pociskami, to dodajesz 55 obrażeń, plus jeszcze tam jak zadasz kryta i tym podobne rzeczy. Dobra, wórc, chodź no tu. Znalazłem twój miecz. O, 3. Ki z gwoździem, serio? Cóż, prawdopodobnie nie było to takie trudno, skoro nawet tobie się to udało, prawda? Dobra, nie obrażę się. Jak powiedziałem, zapłacę ci i możesz wziąć ten kij dla siebie. Nieźle się spisałeś, teraz mogę ci zaufać. Do zobaczenia. Trudna misja. Już mogę? Teraz opowiesz mi o swoim zadaniu? Na pewno mi pomogłeś, jednak nadal nie jestem przekonany, że umiesz się obronić. Kto cię pochowa, jeśli fakt, że nie wiesz, jak walczyć, stanie się jasny dopiero w walce. Cóż, poddaj mnie próbie. Poddać próbie? W takim razie dobrze. Jeśli pójdziesz dalej wąwozem, zobaczysz moje jeziorko. W pobliżu mieszka topielec, potężne stworzenie. Mówię ci, jeśli poradzisz sobie z nim, pozwolę ci mi pomóc. I przynieś mi jego szpony, w przeciwnym razie wiesz. No mam, zabiłem topielca. Ot tak. Bardzo dobrze, nie jesteś tak słaby, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. No nie. Teraz może będę mógł opowiedzieć o moim zadaniu. No to... Opowiedz mi o swoim zadaniu, chłopie. Coś ty jest taki dziwny. Co do tego zadania? Teraz ci ufam, więc jeśli chcesz, możesz mi pomóc. Zgadzasz się? Co powinienem zrobić? Pójdziemy do ruin świątyni orków. Byłem przed chwilą. Tam są orkowie, to musi być niebezpieczne. Oczywiście, że to niebezpieczne. Zgadzasz się? Muszę to przemyśleć. Tak, zgadzam się. Zgadzam się, idziemy. Dobrze. Chłopie, ja tam przed chwilą byłem. No może nie przed chwilą, jakieś 10 minut temu. Orkowie nie stanowili dla mnie dużego problemu. Ojej, orków nie ma. Nagle. Męczysz niesamowicie.
Dobra. Już? W porządku, udało się. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Bardzo mi pomogłeś, no rzeczywiście. Co teraz? Nie mogę ci tego powiedzieć. Muszę tu wszystko przeszukać. Już cię nie potrzebuję. Hej, co? No to odwiedzimy go później. Dziwny hop, no ale niech mu będzie. Ciekawe, czy coś ciekawego znajdzie, czy nie bardzo. Dobra, co byśmy mogli... Zaginiony myśliwy! Udał się na polowanie między starym obozem a obozem Bractwa. A właśnie, przy okazji może te zębacze ubije. Jest tam jeszcze świnia Gorn. To można byłoby kolejny kamień ogniskujący zdobyć. A Diegusa Piegusa dać na końcu. Właśnie, jest jeszcze Lester, a tam są zaś te kurde wrzeszczące harpie. W ogóle ten, kto wymyślił te wrzeszczące harpie, powinien naprawdę, nie wiem, dać mu po łepie, bo gdyby to się dało ściszyć, ale tego się nie da po prostu ściszyć, to chyba trzeba jakimś, nie wiem, modem ogarnąć, żeby to ściszyć. Jeszcze raz powiem, ściszyć to nie wiem co. No dobra. Co mamy, co tam było? Aha, do wieży mgieł. Ło, było blisko. Serafis, mięso chrząszcza. Może bym się też nauczył tutaj ważenia mikstur, żeby zręczność sobie też podwyższyć, w razie czego. Wyciąg magicznej energii, nieźle. Krwiopijca. No. Dziękuję. Skrzydła krwiopijcy, żądło krwiopijcy. Jagody! A już 5 punktów obrażeń zadaje, to też nie jest jakoś dużo. Serio? No i kolejny poziom, ładnie. Ile mam? 16, 17 poziom. To mi się podoba. Tutaj gdzieś były te zębacze. No może zębacze nie, ale topielce na pewno. No właśnie, przy okazji może... Nie, dobra, tych topielców może sobie później zostawię. Ja bym chciał tutaj iść, bo tutaj jest... tu są zębacze. No, teraz mi problemu nie stanowicie. Tutaj gdzieś znajdę ciało tego myśliwego. On polował między czym a czym? Warg. Kurde, mają sporo... Znaczy sporo życia mają, ale też nie mam tych obrażeń jakoś wiele. Ale myślę, że jakbyśmy mogli tak naprawdę... do rzeki je zwabić, to nie byłoby też trudno je zabić potem. Surowe mięso, ścierwojad. Toż. Skrzydła krwiopijcy, żądło krwiopijcy. To jest trochę dziwne, dlaczego nie trafia za pierwszym razem, mając 60% do posługiwania się łukiem. Między obozem Bractwa a starym obozem. Czyli tak naprawdę tutaj powinno to gdzieś być. Dobra, tą krwiopijcę zaczęło ubić. No. Dziękuję. Mógłbym jakoś tych wargów, te wargi ubić. No. Już kurde, wystawiłem się już zwęszył okazję, żeby mnie gryźć. Niezły gościu. Niezły zwierzak. Dobra. Pozbieraj skórę orkowego psa, serio? Kolejny. Ścierwojad. Wilk. I nie tylko. Tutaj też trzeba troszeczkę uważać, żeby czasami nie wpaść gdzieś. Zastanawiam, gdzie może być ten myśliwy. Może być tak naprawdę wszędzie. O, proszę bardzo. Grzybki, halucynki, gorzki chleb. Kielnik. Piekielnik. Czy tak naprawdę... trzeba tak naprawdę cały ten las pozwiedzać. Dobra, dzięki. Ścierwojad. Ziele lecznicze.
Łoż kurnata! Auć. Proszę mnie zostawić już. Widzieliście to? Jaka tam wataha była? Ja pierniczę. Coś czuję, że już chyba wiem, gdzie będzie ten myśliwy. Albo mogę się mylić. Jeju, jeju. Tutaj, to ja tam muszę wejść, ale od innej strony. Jakoś tam po prostu się wspiąć i te wargi chwycić. No to nie będzie ciężko je ubić, tylko trzeba jakiś wyższy ten znaleźć. Wyższe miejsce. Tylko kurde, gdzie to wyższe miejsce też znaleźć? Hopla? Gdzieś bym mógł tutaj... O, proszę bardzo. No cię chyba straszy. Tu! Dziękuję. Hehe. No i po sprawie. No i warto było zadzierać. Warto być łucznikiem. Warto być łucznikiem w grach. Widzicie, jak prosto idzie. No, zębaty. Tam jeszcze jedno. I nie tylko. I roślina lecznicza. No, dobra. Mnie tu jest dalej ten las między starym obozem a obozem bractwa. Aha, tu jest teraz ta starożytna arena. Ale ją może sobie już zrobimy następnym razem. Pierwszy, jak jestem skupiony na tym jednym, czyli na tym myśliwym, to chciałbym właśnie być skupiony na tym myśliwym, a też powoli będzie trzeba kończyć. Gorzki chleb, gorzki chleb. Jakby się tu gdzieś dostać, tak żeby one nie miały zbytnio... Jakby was tu do siebie zlurować. Można w ten sposób. Dobra, spieprzyłem sprawę. Wczytuj i zobaczymy, co dalej. Chwila, ja się przyciągnę. Dobra. A kurde, nie zapisałem sobie, muszę na nowo wszystko pozbierać. Jakby was gdzieś tutaj by chwycić w taki sposób, żebyście wy się zablokowały, a ja bym miał możliwość was wybicia. Dobre pytanie. Ani tu, ani tu. Dobra, to sam może was daruję i przyjdę tu następnym razem. Teraz nie ma co tutaj tak za bardzo myśleć nad tym. Dobra, no nic. To ja może tutaj zapiszę tak naprawdę. Jak tego myśliwego nie znalazłem, to może zrobimy sobie właśnie tego. Starożytną arenę. To widzę, że... O, fajny, ciekawy model. Jeszcze broń i nie tylko. Dobra, no nic, ja sobie to zapisuję. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia następnym razem w Kolonii.